Cześć, zapraszam Was na 24 odcinek Jak wygrywać w zakłady sportowe. W tym odcinku poruszę temat mojego systematycznego wygrywania oraz powiem o hakerach, którzy po raz kolejny próbują się włamać na moje konta. Także ten filmik będzie naprawdę bardzo ciekawy, dużo ciekawych rzeczy. Zaczynamy. Jak zauważyliście na mojej stronie wygranezakładysportowe.pl.pl zamieszczam na bieżąco wygrane kupony z wysokimi kursami. Zdarzenia sportowe, które są na tych kuponach, nie znajdą się nigdy na tych stronach, które Wam podałem. Z tego względu, że spotkania analizuję matematycznie. Stronki bukmacherskie są dobre, są przydatne, ale dla graczy, którzy są początkujący. Dla zawodowców oczywiście matematyka plus moja wiedza prowadzi do systematycznego wygrywania. Ostatnie dni grając były naprawdę dobre. Piłka ręczna, można powiedzieć, jest na topie. Jest to naprawdę dobra dyscyplina do obstawiania. Tylko trzeba wiedzieć, jakie kursy dobierać do kuponów. Oczywiście te kupony, które są na mojej stronie, są to kupony postawione też na żywo, jak i zakłady przedmeczowe. Oczywiście piłka ręczna nie może konkurować z dyscypliną taką jak piłka nożna, czy tenis, hokej, koszykówka, czy siatkówka. Są to dyscypliny na topie, wywyższające się pod względem oglądalności. Piłka ręczna jest troszeczkę niżej, ale to nie oznacza, że nie można zarobić na tej dyscyplinie. Chciałbym podziękować graczom z zagranicy, głównie z USA, z Czech, z Francji, z Anglii, z Niemiec, którzy piszą do mnie na Facebooku, którzy korzystają z mojej wiedzy i zarabiają systematycznie. Dziękuję za zaufanie, moi drodzy. Dzisiaj też poruszę taki temat dosyć przykry, atak hakerów na moje konta. To znaczy, hakerzy próbowali się włamywać w wszelaki sposób, podając się za Skrill, za bookmachera Bet@Home, za bookmachera Unibet, aby wejść w jakiś link z wirusem, by zarazić wirusem mój komputer, tablet czy smartfon. Zainfekować, można powiedzieć. Uważajcie, jeśli macie kontakt na przykład z jakimś tam typerem, który wysyła Wam podejrzane linki mailowo z Unibetu, czy z Bookmachera, z Bet@Home, czy ze Skrilla, nie wchodźcie w te linki, bo tam jest wirus. Może zainfekować Wasz komputer, tablet czy smartfon. Ja właśnie takie maile dostaję. Oczywiście ostatnio dużo ich było, od razu kasuję. Hakerzy są to głupki, bo myślą, że dam się nabrać, ale olewam takie wiadomości. Uważajcie, kochani. Kolejny filmik postaram się nagrać jak najszybciej, ale najpóźniej to będzie listopad. To nie oznacza, że nie gram, bo całe życie gram. I zarabiam krocie. Oczywiście kupony, które zamieszczam na stronie, nie zamieszczam ich nawet codziennie. Ostatnio praktycznie codziennie, bo miałem więcej czasu. Ja jestem zawodowo analitykiem sportowym. Analizuję kursy dla pewnej firmy bukmacherskiej. Również też pomagam graczom z zagranicy, aby systematycznie wygrywali w zakłady sportowe. Jeśli nie znajdziecie na bieżąco moich wygranych kuponów, to nie oznacza, że nie gram. Po prostu przyczyn osobistych nie mogę systematycznie zamieszczać non-stop wygranych kuponów. Kochani, mamy dzisiaj poniedziałek, czas leci, ponad 150 tysięcy wyświetleń mojego kanału. Z tym filmem jest 24 filmy na temat jak wygrywać w zakłady sportowe. Naprawdę dużo tych filmów nie ma, ale oglądalność mojego kanału rośnie z dnia na dzień. Jeśli przeanalizujecie wszystkie filmy, które zamieściłem na swym kanale, plus stronki, będziecie systematycznie wygrywać w zakłady sportowe. Życzę Wam miłego poniedziałku i do usłyszenia.